To bardzo, bardzo dobry wniosek i myślę, że trafny. Jestem za. Jest pan za. Czy często zdarza się panu takie zerkanie? Nie da się tego uniknąć. Chociaż no, trzeba starać się być dyskretnym, ale to jest jak patrzenie na piękny kwiat, na ptaki. No po prostu człowiek jest estetą i ma coś w sobie takiego, że pięknego pociąga. Czy w tym roku jest sezon na atrakcyjne dekolty? Myślę, że tak. Pogoda temu sprzyja, ja na pewno. Długo żył chyba. Czyli? Często? Dość często mi się zdarza. I jak długo to trwa mniej więcej? No aż obserwowana nie odwróci wzroku. W temacie nie mogę wypowiedzieć za bardzo. Dlaczego? Unikam tego patrzenia w dekolt. Krępuje to pana? No jest to w pewien sposób dla kobiety krępujące, jeśli facet jakby spogląda na nią pożądliwie. To znaczy, nie wiem, no bardziej mi się to kojarzy ze szczęściem chyba, jakie wzbudza to, ale no może też w tym być, no. I co jest w tym najładniejszego? Kurczę, nie wiem, co jest w tym najładniejszego, ale przyciąga strasznie, to fakt, no i to trudno się oprzeć. Czyli jest to dość atrakcyjne, a czy często zdarza się panu takie zerkanie? No tak zależy od pory roku w sumie, no. Szczególnie latem? Zdecydowanie latem, no. Czy w tym roku jest sezon na ponętne dekolty? No, jestem w Lublinie 3 godziny i tak mi się wydaje, no. Czyli jest pan oczarowany Lublinem i lubliniankami? O, zdecydowanie. Bardzo. Jestem się nawet dłużej niż o 10 minut, na to kilka lat. Czy często zdarza się panu to robić? Za każdym razem. Kiedy jest taka możliwość? Ile mniej więcej trwa zaglądanie w kobiecy dekolt? Około 5,5 sekundy. No, chyba tak. Jest to możliwe? Jest to możliwe. A czy często zdarza się panu zaglądać w kobiecy dekolt? Jeżeli... jest możliwość, to dlaczego nie?